Czołem, kłaniam się nisko, witam w kolejnym odcinku z serii Szybkie Recenzje. Dzisiaj dalej będziemy poruszali się w gatunku parów akumulatorowych. Obiecuję, że to już jeden z ostatnich odcinków na ten temat, no ale chciałbym mieć troszeczkę zebranych tych urządzeń, żeby później móc fajnie to podsumować. Niemniej jednak dzisiaj również będzie nieco inaczej. Nieco taniej, nieco prościej oraz hybrydowo. Nie przedłużając, obiektem zainteresowania w naszym dzisiejszym odcinku zostało urządzenie marki BIMZ o nazwie BBP96. Zapraszam. Zacznijmy od odpowiedzenia sobie na pytanie, czymże to BBP96 jest. No a jest to model urządzenia z serii Applied Par marki BIMZ i na wstępie chciałbym podziękować firmie StageSource za udostępnienie setu urządzeń do recenzji. Ja już cudownym cięciem to urządzenie mam w rękach i zacznijmy od jego cech zewnętrznych, od na przykład obudowy, która jest wykonana z metalu, wszystko jest dobrze spasowane, nic tutaj nie odstaje, nic nie skwierczy. Oczywiście mamy kilka atrakcji, tak jak w innych tego typu urządzeniach, czyli rączka do trzymania, gwint na wkręcenie aliskafu oraz mamy wysuwaną nóżkę do pozycjonowania. Jedną z rzeczy, która zwróciła moją uwagę, no to jest niestety dosyć plastikowe w dotyku przyciski pod panelem sterowania oraz dziwną rzeczą jest to, że jak wysuniemy nóżkę na maksymalny kąt i będziemy chcieli ustawić to urządzenie, no to ono nam niestety się nie utrzyma. Moglibyśmy powiedzieć, że jest to wychylenie po to, że jeżeli mamy naprawdę nierówny teren, to możemy sobie wypozycjonować to urządzenie tak jak chcemy. Jednak osobiście uważam, że skoro jest tego typu nóżka i jest pewien poziom, który możemy tutaj wychylić, no to urządzenie powinno być tak wyważone, żeby nawet w tym maksymalnym wychyleniu to urządzenie stało również na płaskim. Pod spodem urządzenie daje nam troszkę więcej, dlatego jest hybrydowe. Mamy tutaj zasilanie łącznie z podaj dalej na zwykłe świnki i tak też ładuje się to urządzenie. Mamy wejścia DMX tutaj in i out oraz mamy przycisk włączenia nóżka, o której wspomniałem. Jeśli chodzi o źródło światła, no to urządzenie jest wyposażone w 6 diod 12-watowych i trybie mieszania kolorów RGB, zawsze zapomnę, RGB AW plus UV. No i tutaj UV, tak jak w innych tego typu urządzeniach, no nie nadaje się do niczego, no a cała reszta bardzo fajnie miesza tutaj bezproblemowo. Żeby tradycji stało się zadość, no to zaświeciłem urządzeniami na ścianie mojego bloku, także możecie to zobaczyć na portalu stageupdate.pl. No i skoro już jesteśmy w tym momencie, to delikatna autopromocja. Nie zapomnijcie, jeżeli Wam się podoba, oczywiście zostawić łapek w górę, komentarzy oraz zasubskrybować naszego kanału. Skoro już wiemy, jak to świeci, czym to świeci, czyli włączyliśmy urządzenie, przejdźmy do sterowania. No i w sterowaniu tutaj nie ma cudów i to jest ta prostota, o której mówiłem. Oczywiście pierwszą opcją do sterowania jest najzwyklejszy pilot RF bez żadnych dodatkowych funkcji. Po prostu mamy makrosy kolorów, stroby, fade i tak dalej. No i tutaj celując w urządzenie możemy sobie zmienić kolor na jaki chcemy. I co ciekawe, w urządzeniu, w opisie jest napisane, że posiada urządzenie funkcję Master Slave. Ja do tej funkcji się nie dokopałem. Kolejną opcją do sterowania jest oczywiście sterowanie manualne i tutaj również klasycznie możemy sobie z menu tutaj z panelu, który nie ukrywam, że jest bardzo fajny i przejrzysty do takiej prostej pracy, wybrać sobie static color, powiedzmy z naszej palety makr. Możemy sobie ustawić tutaj wartości dla poszczególnych kolorów, czyli również klasycznie. Fajne jest to, że urządzenie ma również wbudowany taki tryb show, to się nazywa. I tam mamy różne efekty, tam parę efektów typu fade, typu jakieś tam szybkie przechodzenie i tak dalej. Możemy sobie wybrać ten efekt i nadać mu prędkość. To jest spoko. No i ostatnie sound effects, o którym po ostatnim odcinku wiecie co sądzę, więc nie będę nawet do niego nawiązywał. No i jak każde urządzenie oświetleniowe, prawie każde, profesjonalne, czy też półprofesjonalne, czy też budżetowe,
No tutaj mamy opcję sterowania za pośrednictwem protokołu DMX i odbywa się to tutaj akurat na dwa sposoby. No i pierwszym sposobem jest klasyczne spięcie przewodami tutaj linii DMX i traktowanie tego jak zwykłego para. Drugą opcją jest sterowanie za pomocą transmitera tutaj od BIMZ. Jest to o tyle fajna opcja, że tak jakby podłączamy pierwsze oraz ostatnie urządzenie w linii i urządzenia między sobą się komunikują i wydaje mi się, że to może być ta nazywana synchronizacja master-slave. Czyli tak jakby tu wepniemy linię, to już pomiędzy tymi urządzeniami nie musimy mieć fizycznie linii. Możemy ostatnie urządzenie zapiąć, ten sygnał będzie przechodził przez wszystkie urządzenia za pośrednictwem Wi-Fi. Jadąc dalej, przechodzimy do baterii, no bo jest to par akumulatorowy. Zacznę od ładowania, które trwa, mi to zajęło około 5 godzin do maksa, tam 5-5,5 godziny. No i ładowanie odbywa się za pomocą zwykłej świnki, więc tak jakby tu z przewodami nie będziecie mieli żadnego problemu. No i co, nie przedłużając, zapraszam do testu baterii, który oczywiście też wykonałem i zaraz go podsumuję. Widzieliście test, producent się chwali, że urządzenie wytrzymuje do 16 godzin. Podczas testu ja dołożyłem jedno urządzenie dodatkowe na biały, ponieważ byłem w szoku jak przy użyciu czterech kolorów. Był to biały z czterech składowych. Urządzenie padło po 5 godzinach, no i myślałem, że ja źle naładowałem. No ale wychodzi na to, że jednak przy tym białym to urządzenie nie trzyma najdłużej, aczkolwiek czas przy gdzieś tam wymieszaniu kolorów no jest taki, jak producent podaje, no wiadomo, podane do 16 godzin, także możemy się spodziewać wszystkiego. Ja to za Was sprawdziłem. Co tu dużo mówić? Urządzenie w swojej klasie, nie można o nim powiedzieć złego słowa. Tak jakby mistrzostwo jakości to nie jest. Można by się tutaj czepiać różnych rzeczy, tak jak tego niewyważenia. Można by się czepiać, że nie jest IP, czy inne tam jakieś tam pierdoły tak naprawdę. Ale pamiętajmy o tym, że urządzenie jest tanie i jest bardzo proste w obsłudze, co wydaje mi się, że w wielu przypadkach jest dużą zaletą po prostu, dużą zaletą dla użytkownika, czy też dla właściciela urządzenia, który to urządzenie puszcza do pracy. No i przejdźmy oczywiście do cen, skoro mówię, że tanie. Sama jednostka to jest koszt rzędu 1300 zł brutto. Torba, którą dostałem, to jest koszt rzędu 280 zł brutto. Powiem Wam jeszcze tyle, że znalazłem w internecie na jednym ze sklepów cały taki zestaw, jak ja mam tutaj z zasilaczami, z wszystkim, znaczy z tymi świnkami, za 5000 zł brutto. Więc w tej klasie uważam, że nie jest to jakiś strasznie duży pieniądz. Dodatkowo jest jedno akcesorium, jest to rain cover, nazywa się AC100. No i taki kondom, tak to nazwijmy, na to urządzenie kosztuje 19 zł brutto, czy tam 18, zależy gdzie spojrzycie. No i cóż, ja dziękuję bardzo za ten odcinek. Mam nadzieję, że rozwiał Wasze wątpliwości oraz, jeżeli takie mieliście, oraz, że się Wam podobał. Jeżeli tak, no to wiecie co robić i do zobaczenia w następnych materiałach. Cześć!